Przecież wiadomo, że szlachta była i jest idealna. Dodano tryb fabularny, tak więc pora go sprawdzić. Czekał na mnie samouczek, ale już w to grałem. Trochę pochodziłem sobie, powymachiwałem szabelką w każdą stronę, pouczyłem się ataków specjalnych, przypomniałem sobie, jak się blokuje oraz dowiedziałem się o anulowaniu ataku. Pokazano mi nawet, jaki dystans powinienem utrzymywać. Z nowych rzeczy dowiedziałem się, jak robić ripostę. Chociaż obrona przed ripostą była dużo trudniejsza. Kumpel nie potrafił mojego pierwszego ataku zablokować. Niedobrze. Gdy jednak mi się to udało, mogłem ukończyć samouczek i przejść do samej gry. Przemyśl, ładne widoczki i tak dalej. Szabla jest, to też czego chcieć więcej. Na przykład kija, aby móc zmierzyć się z zleceniodawcą. No, mości dydyński. Do pięciu. I to powinno być wprowadzenie, a nie samouczek. W każdym razie bardzo przyjemna, płynna walka, gdyż nie było ekranów ładowania, tylko kiedy ktoś dostał, podnosił rękę i pokazywał, że oberwał. Chwila przerwy i mogliśmy kontynuować dalszy bój. Oczywiście musiałem go zwyciężyć wręcz idealnie, bo jakby inaczej. Srogi z pana gracz na szablę, panie Jacku Dydyński. Kompletnie się tego nie spodziewałem, ale dostałem możliwość chodzenia po mapie. Zabrałem swoją szabelkę i byłem ciekaw, czy da się opuścić to miejsce, i niestety nie. Za to odnalazłem osełka, które zwiększą zadawane obrażenia. Udajmy się do chaty naszego zleceniodawcy i zobaczmy, co ma dla nas ciekawego. Oho, mości panie Dydyński dziś spryt zastąpić i szable. Jedź was do siedliska, ja udam się do Sanoka. 500 czerwonych dla ciebie już odliczyłem. To rozumiem i wyruszam. Wyruszyłem do wskazanego miejsca, ale ta jazda koniem do najlepszych nie należy. W dodatku nie mogę wykonywać slalomów między drzewami. Od co taki dodatek do gry, gdzie walczy się szabelkami. Kawałek się mogłem przejechać i będąc z wami szczery, osobiście bardziej preferowałbym w takich momentach po prostu krótkie cutscenki i przechodzenie do boju. Bo jazda do najprzyjemniejszych nie należy. Niby da się przyzwyczaić do tego po czasie, ale wciąż nie jest to to. Zostałem zatrzymany przez chłopstwo, które mi rozkazywało. Grożenie mi nie było najlepszym pomysłem. Wyeliminowałem pierwszego, a z drugim przyszedłem do bliskiego starcia. Otrzymał szybkie cięcie, kiedy chciał skrócić do mnie dystans. Następnie wykonałem unik i nie pozwoliłem przeciwnikowi się wycofać. Pierwszy poważny bój został zwyciężony. Schowałem szablę, wskoczyłem na wierzchowca i mogłem pojechać dalej. Dosyć szybko dotarłem do wskazanej wioski i gdyby jeszcze byli tutaj jacyś mieszkańcy, to zwiedzanie na pewno byłoby po 100-kroć lepsze. Przynajmniej tak, mogłem pooglądać architekturę. Na końcu wsi była wielka rezydencja. Dotarłem do niej, po czym spotkałem parobka, który chyba nie wiedział, jak się zachować i trzeba było mu co nieco przypomnieć. O, witamy pana, witamy! Walić w drzwi trzeba! Się pozamykali jak przed tatarami. Skoro dostałem możliwość zwiedzania, to postanowiłem to wykorzystać. Najbardziej spodobały mi się miejsca strzelnicze i prosty drewniany mur. Niemniej odnalazłem pierwszy bandaż. Wziąłem udział w minigrze, polegającej na odpowiednim ustawieniu szabli, aby wykonać proste cięcie. W sumie to nic trudnego, ale za to dobrze to wygląda. Po krótkiej przerwie musiałem się przejść niczym szlachcic i sprawdzić, co parobek robi z moim wierzchowcem. Dopiero potem udałem się do drzwi, zapukałem, kapkę pokrzyczałem, a drzwi stanęły przede mną otworem. Jest w walkierzu, ale tam już mnich z nim siedzi. Ojciec Farurej na niego mówią. Nie mogłem przegapić okazji, aby nie przejść się po chacie i zobaczyć, jak szlachcic sobie żyje. Znalazłem nawet następny bandaż, ale dużo ciekawsze wydawało się sprawdzenie wszystkich detali i podziwianie chaty. Niech będzie, zajmijmy się zadaniami. Chciałem się dostać do wuja naszego zleceniodawcy, ale mnich nie chciał mnie do niego wpuścić. Słyszysz, stary kpie? Otwieraj! Wyzywasz mnicha? Klątwa! Za ubliżenie zakonnikowi! Jest tu jakiś inny ksiądz w okolicy? Pewno jeszcze go złapiecie, panie, na drodze! Udałem się na poszukiwania księdza. Daleko nie musiałem jechać. Jak się okazało, został on napadnięty przez zbójów. Może i było ich trzech. Mimo wszystko, to my jesteśmy szlachcice. Najpierw pierwszy rywal. Osłabiłem mu rękę, którą dzierżył oręż. Po chwili otrzymał kłutym atakiem i to był już jego koniec. Drugi oponent starał się mnie agresywnie zaatakować, ale szybko mu pokazałem, dlaczego nie jest to najlepszy pomysł. Czekała na mnie jeszcze bitwa z ich przywódcą. Podobnie jak wcześniej, trzeba było go nauczyć cierpliwości. W razie, gdyby chciał nas zaatakować, to należy zaatakować go szybciej. Podczas ostatniej walki nie był już taki chętny do wyrywania się do przodu. Delikatnie się sprawdzaliśmy na szabelki, lecz nasz rywal użył kolana, a ta zniewaga krwi wymaga. Pozwoliłem mu wykonać jeszcze kilka ataków, odbiłem jego szablę i przeszedłem do błyskawicznej pacyfikacji. Ksiądz mnie zatrzymał, wskutek czego pozwoliłem mu na ucieczkę. Farurej. Mnich, który zagradza drogę. Farurej! Benedyktyn, żaden on mnich! To człowiek przeklęty, nie boi się ani Boga, ani diabła. Spróbuję ci pomóc, zabierz mnie tam. Farurej, stary capie! Pora pogadać! Nie chce? To sam go opróżnię!
na tę jedną chwilę mogę wyjść. O, podstęp! Walczyliście kiedyś z mnichem na miotły? Jeśli nie, to w tej grze macie ku temu okazję. Ksiądz zabrał mnicha na napitek, a tymczasem my możemy przypilnować wuja naszego zleceniodawcy. Niestety, tutaj kończą się na razie zadania i trochę jestem zawiedziony, że naprawdę jest tak mało ich. Uderzamy sobie w tryb walki, aby była możliwość pokazania tejże postaci. Zmierzyłem się jeszcze raz z zakonnikiem, tyle że tym razem nie walczyliśmy na miotły. Na początku trochę mi się dostało, kiedy jednak zacząłem oczekiwać na ataki mojego przeciwnika. Zwycięstwo stało się pewne. Finałowa runda należała do niego. Niedobrze. Czyli czeka na nas powtórka z rozrywki. Ciąłem na jego dłonie, co poskutkowało natychmiastowym zwycięstwem. Uwielbiam początek Ojca Zero, co nie zmienia faktu, że nie zamierzałem ułatwiać tego zadania. Jako finalny akt pozwoliłem mu kilka razy zaatakować, a kiedy się zmęczył, mogłem przejść do kontrofensywy. Następna w kolejce była Izabel. Dość agresywnie zaczęliśmy, próbowała mnie nawet odepchnąć ręką, no to dostała nauczkę i teraz już wie, czemu nie należy tak robić. Zablokowałem jej drugi atak, z drugiej strony ona nie radziła sobie z tym najlepiej. Później wystarczy ją sprowokować do utraty wszystkich sił i zakończyć drugą walkę. Na koniec chciałem zaatakować z wykorzystaniem szybkiego przejścia, ale zemściło się to na mnie. Ruszyliśmy do kolejnego boju, wspólnie się zraniliśmy, wykonałem zły atak i miałem bardzo nieciekawą sytuację. Chociaż udało mi się doprowadzić do remisu. Nie zamierzałem już tak agresywnie atakować. Pozwoliłem jej przejąć inicjatywę, by po chwili wykonać dwa udane ataki. Dziękuję pięknie za zwycięstwo. Spotkałem jeszcze moją ulubioną postać. Teraz to będzie walka na szabelki, aż przyjemnie się patrzy na dwóch szermierzy, którzy walczą między sobą. Widać, że wyrównana walka to jest. Potrafiliśmy przez naprawdę długi okres się sprawdzać i oczekiwać na błąd nieprzyjaciela. A gdy pokazała się luka, dobitnie ją wykorzystywaliśmy. Ostatecznie kilka odskoków, zaatakowanie z fałszywego ostrza, by pod koniec wykonać unik wraz z atakiem, co zagwarantowało mi zwycięstwo. Znalazła się nawet koleżanka z rapierem. Bardzo nieprzyjemna broń, przynajmniej wtedy, kiedy posiadają przeciwnik. Słuszną koncepcją wydawało się skrócenie dystansu i przejęcie dominacji. Łatwo się mówi, wpierw to trzeba skrócić ten dystans, co nie zawsze może się udać. Udało się dorwać jej dłoń. Gdy wytrąciłem ją z równowagi, dokończyłem sprawę do samego końca. Doszło do walki pomiędzy mną a zleceniodawcą. Chyba się nie dogadaliśmy co do umowy. Kolega powinien bardziej zadbać o kondycję. Sądzę, że chyba mnie usłyszał i pokazał mi, jak się robi unik, a na domiar tego atak. W kolejnych rundach postanowiłem wszystko zwyciężyć. Gdy zauważyłem, że zabrał się do ataku, wykorzystałem to, by wcześniej go zaatakować. W podobny sposób zakończyła się ostatnia walka, tylko w tym przypadku i on nie zdążył kłuć. Ale nie na tyle mocno, by doszło do remisu. Oczekiwała na mnie jeszcze epicka bitwa na śniegu. Należało pochodzić, by śnieg się zbił, sprowokować rywala do ataku i zaatakować tam, gdzie nie ma ostrza. Lub wyprzedzić jego zamiary, delikatnie go tnąc, po czym zadając ostateczne uderzenie. Gorzej, kiedy inny szlachcic wpadnie na dokładnie taki sam pomysł. Tudzież nie mogłem na takie odważne akty pozwolić. Delikatnie się sprawdzaliśmy, a gdy rywal odsłonił twarz, szybko to wykorzystałem i mogłem przejść już do ostatniej walki. Stawaj! Zablokowałem jego kilka ataków i udało mi się go trafić w dłoń. Dlatego tak szybko przeszliśmy do drugiej rundy. Widać, że ktoś ci rękę układał. Zresztą, co ja będę wam o wszystkim opowiadał. Sami zobaczcie, jak to wyglądało. A to akurat było bardzo niemiłe z jego strony. Przynajmniej walka mogła być w miarę wyrównana, gdyż podobnie jak ja posiadał szabelkę. Gdy tylko odjąć jego pancerz, to walczyłoby się dużo prościej. A tak, to ja musiałem przeważnie trafić go 3 razy, kiedy on potrzebował jednego celnego uderzenia. No dobrze, gdy trafię w dłoń bądź czysto w twarz, też potrzebuję jednego uderzenia. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Oho, husarzowi chyba to się nie spodobało. Dobra, kończmy to. Próbuję mnie zaatakować kutymi atakami. Wiecie, jak to się mówi, do 3 razy sztuka. Mam problem, żeby skontrować ten atak. Tak, bardzo szybko skraca nim dystans, plus mam mało czasu na reakcję. To jak, pora powtórzyć tę samą bitwę od samego początku.
Zablokowałem jego odważny atak i zdzieliłem go szablą po łbie. Od razu zrobiłem pewny atak i dźgnąłem go w twarz. Trzy wygrane, miałem mieć pewne zwycięstwo, spadły na niego palące się belki. Lecz kumpel bez problemu zdjął z siebie ciężar i był gotowy na dalszy bój. Wszak to nie byle jaki przeciwnik. Jedno jednak trzeba powiedzieć, był bardzo zły, co też wykorzystał, że grałem pasywnie i to nieszczęsne kucie. Nie ma tak dobrze. Trzeba powtórzyć walkę od samego początku. Acz w tym momencie nauczyłem się nowej rzeczy, która została mi pokazana na początku podczas tutorialu. Chodzi o wykonywanie riposty. Wcześniej nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. Przypomniałem sobie tę lekcję i jak się okazało, konfrontacja stała się dużo przyjemniejsza. Wreszcie widać, że wykonywanie jednego złego ataku może doprowadzić każdego do porażki. Nie dałem mu się już więcej złapać. Wykonaliśmy w tym samym czasie atak, ale to moja szabla go dopadła. Husarz delikatnie się zdenerwował i chciał mi pokazać, gdzie jest moje miejsce, ale otworzyło go to na moje ataki. I jeszcze jedna walka. Sprawdzaliśmy się szablami i nagle wykorzystałem błąd oponenta. Szlachcic został pokonany i nie, nie był to prosty bój. Co ważniejsze, upadł na kolana i to się liczy. Prosto do piekła. A my jeszcze się spotkamy.